Dobry wieczór. Dzisiaj mam niebywałą okazję występować przed Wami z prezentacją na temat Multiclouda. Kim jestem? Nazywam się Mirek Homa. Pracuję piętro niżej w firmie Cloudical Polska. Jestem tam Public Cloud Team Leaderem. Zajmuję się rozwiązaniami związanymi z chmurami publicznymi, w większości publicznymi. I dzisiaj opowiem o czymś takim jak multi-cloud. Czym jest, dlaczego warto rozważyć, dlaczego warto zastosować multi-cloud w biznesie, w chmurach. Okay. Skupię się na samym multi-cloudzie, na trendach i strategiach związanych z multi-cloudem oraz czymś takim, co jest powiązane i wynika z samego multi-cloudu, a mianowicie cloud agnostic. Czym jest multi-cloud? Multi-cloud jest to rozproszenie zasobów w zależności przynajmniej dla kilku chmur, więcej niż jedna. Typowa architektura multi-cloud wykorzystuje dwie lub więcej chmur. Mogą to być na przykład chmury prywatna i publiczna, dwie chmury publiczne, czy też inne rozwiązania z dwiema lub więcej chmurami. W samej architekturze multi-cloud aplikacje, oprogramowanie, zasoby, usługi są rozproszone. Ma to na celu zapewnienie skalowalności, bezpieczeństwa, ale o tym opowiem w dalszej części. Według najnowszych badań Gartnera 52% firm używa chmury publicznej. Co zabawne, 81% firm używa więcej niż jednego dostawcy rozwiązań chmurowych. Jest to 81% z tych 52. Tak, na marginesie. Dlaczego multi-cloud? Ktoś z Was się kiedykolwiek spotkał z multi-cloudem? Może wymienić na przykład chociaż jedną firmę, która korzysta z multi-clouda? Powiem, jest nawet w Krakowie. Z trzech liter się składa. ABB. Okay. Dlaczego multi-cloud? Po pierwsze, redundancja. Jest taka zasada przyjęta. Jeśli masz dwóch dostawców chmury, masz jednego. A jeżeli masz jednego, nie masz w ogóle. Dlaczego? Wynika to z tego powodu, że biznes, czy też osoby, które zajmują się chmurą, zarządzają chmurą, liczą się z tym, że chmura ma to SLA i powinna działać nieprzerwanie. Ale zdarzają się awarie, zdarzają się przeskoki, zdarza się, różne są mankamenty, które powodują, że ta chmura jednak może kiedyś nie zadziałać. Więc jeżeli mamy na przykład dwóch dostawców chmury, możemy sobie na przykład rozbić naszą aplikację, usługę na tych dwóch providerów i dzięki temu, jeżeli jeden zawiedzie, automatycznie możemy uruchomić to w drugiej chmurze. Skalowalność. Tutaj ewidentnym plusem jest to, że jeżeli mamy potrzebę uruchomienia jakiejś dużej aplikacji, kilkunastu kontenerów i mamy tutaj dla przykładu chmurę publiczną, która jest w regionie na przykład niemieckim, na przykład chmurę OVH i potrzebujemy w danym momencie uruchomić dla deweloperów większą ilość, ale deweloper akurat okazuje się, że w danym momencie instancje są tańsze, bo jest promocja i możemy sobie na przykład podłączyć Azure'a i automatycznie uruchomić kilkanaście instancji na dodatkowej chmurze, którą akurat mamy wykupioną subskrypcję lub mamy dodatkowo zaimplementowaną w naszym biznesie.
Lokalizacja. To jest jedno z głównych i najważniejszych kwestii, dlaczego biznes rozważa multi-cloud. Chodzi o takie kwestie właśnie jak, jeżeli na przykład chcemy dostarczać bardzo szybko daną usługę dla danego regionu. Tutaj na przykład może być region niemiecki, no to tam mamy AWS-a. Więc wiadomo, że jeżeli będziemy pod tym kątem patrzeć, to wybierzemy AWS-a. Ale jeżeli firma rośnie, otwiera nowy oddział, powiedzmy w Wielkiej Brytanii i chce dostarczyć bardzo szybko aplikację do klientów Wielkiej Brytanii, no to tam na ten region świetnie się sprawdza Azure. Jeżeli to też jest kwestia regulacji prawnych. Jeżeli powiedzmy, że w danym kraju, znaczy nasza aplikacja potrzebuje lub działa w taki sposób, że podlega regulacjom, jakaś aplikacja bankowa czy tego typu, no to podlegamy pod regulacje dla danego kraju. Więc wiadomo, że wybierzemy chmurę, która jest w danym kraju. Lub też sprawdza się i jest dedykowana. No to, co najczęściej właśnie w ostatnim czasie się spotkałem na konferencji z wieloma tak zwanymi fintechi, gdzie oni budują aplikacje bankowe, tego typu. No i oni naprawdę podlegają pod wiele przepisów. Oni sobie na przykład właśnie nie mogą pozwolić na jedną chmurę. I używają wtedy multi-clouda, gdzie mają na przykład bazę danych w chmurze lokalnej, na przykład OVH, ale aplikacje samo deployują do AWS-a, bo jest im łatwiej, bo mają na przykład tam z nimi jakąś umowę, a sam AWS może na przykład dzięki odpowiednim usługom, które są powiązane, zapewnić im to, że ta aplikacja działa sprawnie, szybko. Optymalizacja konkretnych usług. Kolejny z ważnych powodów, dlaczego firmy decydują się na multi-cloud. Na przykład, jeżeli mamy w firmie kilkanaście aplikacji, to się zdarza bardzo często, i dana aplikacja dla danego klienta musi być bardziej objęta restrykcjami bezpieczeństwa, to wtedy na przykład wybieramy tą chmurę, która ma naprawdę najlepsze rozwiązania. Tutaj polecam właśnie zajrzeć do Cloud Report, gdzie na ostatniej stronie są testy różnych rozwiązań chmurowych. W tym właśnie OVH. I na przykład właśnie dalej, jak mamy właśnie optymalizację konkretnych usług, ja tutaj wymieniłem sztuczną inteligencję, gdzie na przykład z doświadczenia wiem, że jeżeli jakaś firma się decyduje na rozwiązania sztucznej inteligencji, to na przykład wybiera Cloud GPU oparty na NVIDIA, na procesorach NVIDIA, świetnie się nadaje to do AI-a. No ale jeżeli tylko mają AI i jakąś poboczną aplikację, no to wybiorą na przykład OVH jako główną chmurę, Azure jako dodatkową, AWS jako do swoich web API czy czegoś podobnego. Także tutaj właśnie decydując się na multi-cloud, patrzymy też pod względem właśnie konkretnych usług w naszej organizacji. Mówiłem o zaletach, teraz wady. Koszt. Koszt to jest w biznesie bardzo ważna kwestia i to też czasami hamuje niektóre firmy przed rozważaniem, wdrożeniem multi-clouda. Powód, jak widać, koszt. Dlaczego? Bo im więcej chmur mamy, tym więcej nas to kosztuje. Owszem, jak to zoptymalizujemy, popatrzyłem pod kątem całego roku, to jednak ten koszt nie jest taki duży, ale fakt faktem
no, troszeczkę się różni, więc w ten koszt nie tylko wchodzi sama subskrypcja, ale też kilka innych kwestii, o których za chwilę powiem. Tutaj przykładowy slajd na temat właśnie związany z kosztami. Bezpieczeństwo. Kolejna wada. Jeżeli przykład mamy aplikację, mamy nasze instancje i potrzebujemy w danym momencie, bo firma się rozrasta albo potrzebujemy większej przestrzeni, to migracja z chmury do chmury wiąże się z tym, że jednak te kwestie bezpieczeństwa są nie zawsze jasne, są nie na tyle przejrzyste, żeby można było zapanować nad nimi. No bo jak mamy na przykład, powiedzmy, Log Analytics i Security Center w Azure, bardzo fajnie skonfigurowane, tam mamy nasze instancje, i nagle musimy migrować do jakiejś innej chmury, to i potrzebujemy do tego właśnie kolejnej kwestii, kolejnej wady, jakim jest zarządzanie. Kto to utrzyma? Czyli właśnie poza bezpieczeństwem potrzebujemy ludzi, którzy będą się znali na każdej z tych chmur, którą wykorzystujemy. No bo ja, może wy znacie, ale ja na przykład nie spotkałem kogoś, kto by znał wszystkie rozwiązania chmurowe. Podstawowe, na przykład tam storage, compute, bazy danych. No to może większość z was mogłaby wymienić, jak się tam nazywają w poszczególnych z chmur. Ale już kolejne usługi, typu właśnie monitoring, czy jak się nazywają usługi konteneryzacji dla każdej z chmur, no to już byłoby trudne. Więc potrzebujemy ludzi, którzy będą się znali na każdej z tych chmur i będą wiedzieli, jak stworzyć rozwiązanie, które się wpisuje w multi-cloud. No właśnie, kolejne. Mówię o ludziach, którzy znają dane rozwiązanie i znają architekturę danej chmury po to, żeby jeżeli mamy migrować między chmurami, to właśnie ta złożoność architektury między różnymi rozwiązaniami jest też problemem. No bo jeżeli łatwo jest na przykład migrować w instancje, czy też kontenery, ale co z usługami, co z aplikacjami i tego typu. Wiadomo, że na przykład usłudze nierówna w EKS w AWS-ie do AKS-a w Azure. No, niby podobne, ale jednak coś tam je różni. Prawdziwe wdrożenia w dużej skali w wielu firmach są dzisiaj rzadkością, ale wiele firm jest na dobrej drodze. A dlaczego rzadkością? Choćby właśnie przez te wady, o których wcześniej wspomniałem. Biznes, czy też administratorzy się nie decydują na multi-cloud, tylko próbują w inny sposób, to nazwać kolokwialnie, rzeźbią swoje usługi, architekturę w taki sposób, żeby zostać przy tej jednej chmurze. Na pewno każdy z was w swojej firmie ma jakąś tam chmurę, rozwija się w niej, chce przy niej pozostać, no bo na przykład Azure się tak zmienia, że ja idąc na 2 tygodnie urlopu wracam i ja już zostaję całkiem inną usługę, inną konfigurację, więc się czasami nie dziwię, że niektórzy nie chcą wdrażać multi-clouda, ale jednak to jest przydatne, zwłaszcza w dużych organizacjach. Jakie są trendy dla multi-clouda? Ostatnio, czyli będę w dalszej kolejności mówił, ale najbardziej spotkanym trendem to jest właśnie
jak ktoś się decyduje na clouda, ogólnie, czy multi-cloud, czy normalny, no to przenoszenie aplikacji z swoich środowisk on-premise do clouda. Czasami je przebudowują. Czasami na przykład używają podejścia cloud native, pakują to w kontenery, wrzucają, ale wszyscy chcą mieć aplikację w chmurze. No właśnie, kontenery oraz serverless, dosyć też bardzo popularne ostatnio. Się nie dziwię, bo daje dosyć sporo możliwości, ale też ma to swoje wady. SaaS, fajne rozwiązanie. Każdy zna Office 365, więc wie, o czym mówię. Kolejną ważną kwestią właśnie w tych trendach, bo wcześniej było to, że były aplikacje, które były oparte na serwerach, później wszedł cloud native i kontenery, a dalej mamy cloud agnostic. I też o tym będę w dalszej części mówił, czym to jest, dlaczego właśnie podejście cloud agnostic się wiąże stricto z multi-cloudem. To jest strategia multi-clouda. Jeżeli administrator, szef działu IT, szef w firmie decyduje się na multi-clouda, musi mieć powody takiego podejścia. Więc jeżeli wy będziecie rozważać kiedyś multi-clouda, to patrzcie pod takim, patrzcie na multi-clouda właśnie w taki sposób, że wybierzcie jednego strategicznego dostawcę chmury. Kogoś, kto tam zapewni wam pokrycie 80%. No bo nie wierzę, że jeżeli jest to duża firma, to swoje usługi, jeżeli będzie chciała optymalizować, to pokryje jednym, bo tak jak mówiłem, na przykład sztuczna inteligencja czy IoT u innego dostawcy może być bardziej optymalny i może być bardziej funkcjonalne. No ale jeżeli w 80% wasza firma produkuje aplikację e-commerce, no to wiadomo, wybierze sobie jakiegoś strategicznego dostawcę. Rozpocznij projekty pilotażowe dla waszej chmury. Sprawdźcie, jak to będzie działać. Czy akurat to, jak się zdecydujecie na dany projekt w chmurze, czy spełni wasze oczekiwania. Zbieraj swoje obecne i przyszłe potrzeby. 3 lata temu mało kto na przykład słyszał o kontenerach. A co będzie za kolejne 3 lata? Więc jeżeli teraz popatrzymy na potrzeby rozwiązań cloudowych w kontekście przyszłości, tak naprawdę nie wiemy, jak to będzie wyglądało za 3 lata. Może będzie jakiś kontener 2.0 albo na przykład jakiś super fajny serverless. A może wszystkich nas zastąpi sztuczna inteligencja. Nie wiem. Kolejne punkty podejścia do multi-cloudu. Pełna inwentaryzacja aplikacji i zasobów. Jeśli wiemy, co mamy, to wiemy, gdzie to umieścić. To jest to główne clue, żeby zarządzać tym. Uwierzytelnienia. Wspomniałem wcześniej o bezpieczeństwie. To też pamiętajcie o tym. Miejcie to na uwadze, że bezpieczeństwo jest ważne. Zarządzanie kluczami szyfrowania. Jak mamy Gigabas czy aplikacji, no to też warto się na tym skupić. Kopie zapasowe, przywracanie kopii. Tutaj mówię właśnie też w kontekście multi-cloudu. Jak mamy na przykład infrastrukturę na AWS-ie, a chcemy szybko przywrócić na Azure'a, bo tam coś nie działa, chociaż mówię, może się zdarzyć. Nie zawsze, ale może się zdarzyć. Bądź ostrożny, kiedy korzystasz z wielu usług. Tutaj
bardziej nawiązuje do takiego podejścia właśnie pisania aplikacji pod multiclouda, bo jeżeli korzystamy z danej usługi, na przykład w AWS-ie i ona tam została napisana na przykład w takim modelu preview, my napiszemy pod to aplikację, a ona zmieni się, wycofa, no to będziemy musieli jeszcze raz wszystko przepisywać albo zmieniać, a to też dla biznesu nie jest dobre. Zarządzanie przenoszeniem obciążenia. Tu wrócę do instancji. Jeżeli właśnie mamy kilkanaście maszyn wirtualnych i chcemy je przenosić, to problem właśnie się pojawia zarządzanie tym. Aktualnie na rynku jest wiele aplikacji, które w tym pomagają. Tutaj jest screen z aplikacji Morpheus. Jest to aplikacja, którą u mnie w firmie znamy i wykorzystujemy. Dlatego ja tu wrzuciłem, bo akurat znam, ale jest kilka różnych aplikacji, Atlas i tego typu, które pomagają właśnie zarządzać przenoszeniem maszyn wirtualnych, zarządzać tak zwanym multicloudem. Dzięki temu w jednym dashboardzie mamy kilka różnych, znaczy podłączonych kilka subskrypcji, kilka chmur i widzimy po prostu, co się dzieje z naszymi usługami. To są plusy rozwiązania Morpheus. Integracja DevOps, infrastruktura, eksploatacja, samoobsługa oraz jest to rozwiązanie niezależne od chmury, czyli jaką chmurę tam posiadamy, to nie jest ważne. To jest totalnie niezależne. No, szkoda trochę, że nie wrzuciłem screena, żeby pokazać, ile chmur obsługuje Morpheus, ale mam fajnego screena z infrastrukturą typowo agnostyczną. To właśnie można sobie zobaczyć, jakie rozwiązania można zaimplementować właśnie w jednym dashboardzie, w jednym narzędziu, ile chmur. O, jest owocha. Okay. Wspomniałem wcześniej o czymś takim jak cloud agnostic. To jest podejście do tworzenia aplikacji, które się wiąże wręcz stricto z multicloudem. Co znaczy być cloud agnostic? Nie wiem, czy się już spotkaliście z czymś takim, ale samo założenie cloud agnostic, bycie cloud agnostic, to jest założenie, że tworzymy aplikację, tworzymy usługę, gdzie ona jest niezależna od chmury. Mamy jedną aplikację i tam, gdzie potrzebujemy, tam ją wypychamy. Do dowolnej chmury publicznej, ale też mogą być chmury prywatne, jak jest taka potrzeba. Także tak jak tu napisałem, jest to idea elastycznej chmury, która przesuwa właśnie o krok dalej tą całą ideę. Zalety pisania aplikacji właśnie w modelu cloud agnostic. No to właśnie unikanie problemów związanymi z chmurami. Tak jak wcześniej wspomniałem o zalecie, że jest redundancja, że możemy sobie przerzucać w zależności, gdzie chcemy, tak właśnie aplikacja pisana w modelu cloud agnostic zapewnia nam to, że możemy sobie ją na przykład w każdej chwili wyciągnąć, zdeployować dalej i ona działa. Większa indywidualizacja. Okej. Tutaj chodzi o kwestię taką, że nie wiem, czy są tutaj deweloperzy, ale jak firma się decyduje na jedną chmurę, to pisze aplikację pod tą chmurę. A w cloud agnostic chodzi o to, żeby po prostu być indywidualnym. Nie musimy się zamykać na jednego dostawcę. Bo nasza aplikacja, którą napiszemy, sprzedamy,
Może być użyta tam, gdzie chcemy. Jest to po prostu kod. Kolejne, zamknięte drzwi. Tak się nazywa z punktu biznesowego, ale chodzi o to, że biznes się tak szybko zmienia, zwłaszcza w krajobrazie IT, technologia, podejście do tego stopnia, że tak jak 3 lata temu nikt nie słyszał o kontenerach, tak za 3 lata jeszcze nie wiemy, co będzie. Więc jeżeli mamy aplikację tak elastyczną, że możemy z nią robić, co chcemy, to jesteśmy bardziej odporni na wszelkiego rodzaju zmiany. Bo wszyscy słyszeli o tym, że Google wejdzie do Polski. Na pewno wiele firm się zdecyduje na to, żeby umieścić swoją aplikację w Google. Ale co będzie, jak za 2 lata na przykład rząd stwierdzi, że albo komisja KNF czy podobni stwierdzą, że wrzućmy jakieś restrykcje tam, albo trochę utrudnimy biznesowi, no to większość firm zostanie na lodzie wtedy, no bo będą mieli po prostu aplikację dla danej chmury. Jak to bywa ze wszystkim, są zalety i są wady. Większa złożoność. No bo nie da się tak łatwo napisać aplikacji po prostu, która będzie super elastyczna i będziemy ją deployować tam, gdzie chcemy. No bo tak naprawdę to fajnie to wygląda, jak ja na przykład teraz opowiadam, fajnie to wygląda na papierze, czy też w wyobrażeniu programistów czy biznesu. Ale złożonych takich aplikacji jest naprawdę sporo, bo trzeba ją czasami przepisać, stworzyć od początku, oprogramować dodatkowymi funkcjami, skryptami, bo jak deployujemy do chmury, no to trzeba też jakąś infrastrukturę dla tej aplikacji stworzyć, więc dodatkowe skrypty. Biznes. Biznes jest wadą i zaletą. Ja to wrzuciłem akurat jako wadę. Ale strategia przedsiębiorstwa jest bardziej wyborem niż wadą. I to, jak będzie wyglądała aplikacja, to też zależy od biznesu. Okay. Teraz opowiem o samym podejściu, jak na przykład budować aplikację, bo DevOpsi pomagają programistom w wielu kwestiach, ale też właśnie mają za zadanie, czyli pomóc im, żeby aplikacja, czy odciążyć, ale żeby ich zbudowana aplikacja działała w danym środowisku. Podstawą podejścia agnostycznego jest, po pierwsze, wybór frameworków i produktów kompatybilnych z chmurą. Jak mamy multi-cloud, to wiadomo, nie z jedną, ale z dwiema, z trzema. Podnoszenie kodu źródłowego i artefaktów. Tutaj podnoszenie to mam na myśli, że ten kod, który mamy, trzeba troszeczkę podnieść, żeby on jednak był przydatny albo na tyle funkcjonalny w danej chmurze. Przyjęcie narzędzi do automatyzacji na wczesnym etapie procesu. Wspomniałem wcześniej o skryptach, o takim tool jak Morfeusz. Właśnie, jeżeli mamy odpowiednie narzędzia, które nas wyręczą w tym, żeby nasza aplikacja była wrzucana do jakiejkolwiek chmury, to mamy lwią część pracy już za nami. Programista napisze aplikację, my mamy tool i po prostu sobie robimy, co chcemy dalej. Kolejną ważną cechą w podejściu Cloud Agnostic jest na tym, żeby przestać się skupiać na starym kodzie. Bo jest tak, że jak mamy kod, programiści napisali sobie kod i stwierdzili, ten kod fajnie działa, działa na on-premise, działa na wirtualnej maszynie w Google'u, to po co ja będę tam przypisywał, żeby aplikacja była
agnostyczna, żeby się nadawała do każdej chmury. No właśnie nie, musimy przyjąć takie podejście, że jeżeli chcemy działać agnostycznie, to musi być ten kod przepisany. Kod musi być nowy i elastyczny, żeby, znaczy jak jest aplikacja, to żeby był, wystarczy drobny refaktoring kodu i mamy na przykład aplikację już do kolejnej chmury. Jak znaczy z punktu widzenia być liderów, jak to budować, jak to wygląda. Wielofunkcyjny zespół teraz jest chyba prawie wszędzie, że DevOps zajmuje się różnymi aspektami, ale DevOps i testerzy to pracują razem właśnie nad dostarczaniem aplikacji. Należy stosować podejście najpierw chmura, najpierw kod. Czyli jak mamy, wybieramy jakieś chmury, później wybieramy kod, technologię, która będzie spójna dla wszystkich. Potem infrastruktura, potem testowanie kodu, potem kolejne kwestie. Zepsuć, aby naprawić. Pisząc aplikację typowo dla Cloud Agnostic, należy wielokrotnie sprawdzać ją, czyli tak jak to mówię, zepsuć, żeby wiedzieć, co się z tym wiąże. Bo jeżeli ona o taką fajnie działa na jednej chmurze, to spróbujmy ją wrzucić gdziekolwiek indziej, żeby się zepsuła. Wtedy wiemy, z czym możemy się spotkać, to poprawimy. Okej. To teraz tak, zostaniemy jeszcze w temacie chmur. Wybierz elementy infrastruktury, które można łatwo zrekonfigurować. Jak mamy na przykład aplikację, która ma bazę danych, jakiś tam interfejs, no i do tej aplikacji chcemy dorzucić usługę IoT, albo na przykład powiedzmy, że usługę Data Factory, czy z jakiejś chmury. No to wtedy chodzi o to, żeby tą naszą infrastrukturę było łatwo zrekonfigurować. I tutaj ważną kwestią jest to, żeby zawsze, ale to zawsze, traktować infrastrukturę jako kod do każdej aplikacji. Piszemy kod, piszemy skrypt, dzięki temu jak chcemy aplikację uruchomić, to skrypty, które tworzą infrastrukturę, nam pomagają. No i to jest właśnie też kwestia, o której mówiłem wcześniej przy wadach, że trzeba naprawdę duży zespół, trzeba dużych nakładów, bo do jednej aplikacji ja się spotykam, że jak ktoś pracuje w multicloudzie, to ma skrypt do AWS-a, skrypt do Azure'a, skrypt do jeszcze innych providerów. No, szczerze mówiąc, jest to wtedy ta aplikacja jest obszerniejsza i zarządzanie samym deploymentem jest o wiele trudniejsze. Ale dzięki elastycznej architekturze, standardom, szybka implementacja może być wykonana w następującej konfiguracji, czyli ten sam kod źródłowy, te same artefakty, pipeliny, które mamy, ale różne zastosowania, czyli w zależności od chmur. Dodatkowe usługi specyficzne dla każdej platformy, czyli jak już mamy elastyczną aplikację, to po prostu sobie wyciągamy to, co chcemy. Czyli na przykład bierzemy usługę konteneryzacji z jednej chmury albo usługę bazodanową z drugiej chmury, bo nam jest tak wygodnie. Mały obrazek, jak mniej więcej wygląda deployment aplikacji do różnych chmur. Dlaczego warto stosować podejście Cloud Agnostic? Po pierwsze, napisz kod raz, czyli
Nie musimy go przepisywać od chmury do chmury, od providera do providera. Mamy jeden spójny kod, nad którym niestety trzeba popracować, trzeba go jednak stworzyć. Następnie dodaj konkretne wymagania, czyli oskryptuj pod względem chmury, pod względem zasobów, pod względem wymagań, dodatkowych funkcjonalności, które potrzebujemy. Po trzecie, deployuj gdzie chcesz. Mając aplikację, mając usługę, wrzucasz, bawisz się tym tam, gdzie ci się podoba. Albo inaczej, tam, gdzie wasz biznes wam wskaże, co jest popularne. Okej, okay, to byłoby wszystko z mojej strony. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Ja mam jedno pytanie. Czy to się w ogóle opłaca? Z punktu widzenia administratora, to czy też pewnych kwestii biznesowych, to można byłoby powiedzieć, że mało się opłaca. Bo jednak firma może stwierdzić, że zatrudnimy 10 deweloperów, zróbmy taki kod i pozamieniajmy wszystkie usługi, których nie mamy w danej chmurze, tak żebyśmy znaleźli rozwiązanie. No, to ma swoje plusy i minusy. Ale jeżeli chcemy być bezpieczni, chcemy prowadzić duży biznes, chcemy, żeby nasze aplikacje działały, to pod tym względem to jest opłacalne. Tylko to wtedy trzeba patrzeć z większej perspektywy na sam multi-cloud, na podejście cloud agnostic. Ja się spotykam z tym, że aktualnie firmy duże bardziej patrzą na multi-cloud i cloud agnostic. Mniejsze firmy uważają, że zostajemy przy cloud native, wrzućmy naszą aplikację do kontenera. Jak się coś będzie działo, przeniesiemy kontenery, bo tak jest łatwiej, a po co budować aplikacje typu cloud agnostic. Także wszystko zależy od tego, co chcemy osiągnąć. Wszystko zależy od biznesu i od wielu, wielu zmiennych. Więc to, czy cloud agnostic przyjmie się, czy multi-cloud będzie takim szerokim następstwem hybryd clouda, no to prawdopodobnie czas pokaże. Wszystko zależy od technologii, która na przykład może się pojawić już za rok. Ja mam takie pytanie, bo mówiłeś o bezpieczeństwie, o tym, że są jakieś niejasne reguły. Czy mógłbyś to jakoś rozwinąć? Bo chodzi o to, czy która część jest niebezpieczna? Czy połączenie między różnymi cloudami? Czy ci chodziło o jakieś prawne czy niedokonfigurowane rzeczy? Czy chodziło mi właśnie o konfigurację, bo jak tworzymy naszą chmurę w oparciu na przykład o OVH, to tam tworzymy rulesy, polityki bezpieczeństwa, no i wszystko inne. Ale gdy traktujemy na przykład multi-cloud, że mamy jedną chmurę, druga jest taka nasza pomocnicza, to często bywa tak, że na tą drugą chmurę tak nie zwracamy uwagi, nie przywiązujemy do tego sporej uwagi i jak przyjdzie nam zmigrować aplikację, a to bywa na przykład z dnia na dzień, to bywa tak, że czegoś zapomnieliśmy, czegoś nie dokonfigurowaliśmy, zostawiliśmy otwarty port. Więc tego typu bezpieczeństwo, znaczy to jest właśnie naraża firmę na pewne przypadki, gdzie mogą coś pominąć. I nie mówię właśnie też, ale z drugiej strony, tak jak wspomniałeś, jest to bezpieczeństwo prawne. Ale tu chodzi bardziej o kwestie techniczne, że jednak multi-cloud, albo na przykład budując aplikację, czy budując naszą usługę między dwoma chmurami, to może być tak, że w danym momencie usługa, powiedzmy Secure Gateway,
zmieniła się zarządzanie i nasz skrypt nie wychwycił tego, deployuje aplikację do AWS-a, a tam są już inne obłożenia na Secure Gateway'u i mamy już otwarte infrastrukturę dla potencjalnych złych gości, którzy by chcieli dotrzeć do naszych danych. Bo mnie na przykład security multi-cloudu jeszcze zainteresuje. Jak to wygląda? Czy w ogóle, czy to się w ogóle da tak zrobić? Jak wcześniej wspomniałem, kwestia ludzi. To jest wada, bo jak nie mamy odpowiednich ludzi, a na przykład jednym DevOpsem chcemy zarządzać tym multi-cloudem, no to security leży. Totalnie leży. I nie tylko właśnie pod względem aplikacji, czy też kwestii właśnie, które wcześniej wymieniłem, ale chodzi też o inne podejścia. Biznes się teraz boi. Mamy te RODO, jakie obłożenia i spotykam się z firmami, które mówią, no nie, okej, świetnie, fajnie, to wygląda ładnie, a co będzie, jak nasza baza wypłynie? No bo jak mamy skonfigurowaną tą bazę u jednego providera, no to wiadomo, to jest pas i my się tam o to nie martwimy. Nie. Wszystko załatwia usługa w chmurze. My tam sobie to pokonfigurowaliśmy porty i jest OK. No a co będzie właśnie, jak będziemy chcieli to rozszerzać? No biznes się boi security. Nie ukrywajmy, że to jest bardzo czuły punkt właśnie podejścia nawet do zwykłej chmury, nie tylko właśnie do multiclouda, ale firmy, które rozważają wejście w chmurę, się boją. Ostatnio był artykuł w Rzeczpospolitej na temat właśnie tego, o ten Cloud Act, że damy dane, a my się boimy hakerów, a tak naprawdę rząd innego kraju może mieć do tego dostęp. No i tutaj właśnie przychodzi z pomocą ten multicloud. Jak ktoś się boi udostępniać dane w cloudzie publicznym, może skorzystać z lokalnego providera, przyjść do OVH czy do innej firmy i powiedzieć, słuchaj, ja chcę widzieć moje serwery, na których mam bazy danych. A jak jest data center pod Warszawą, w Poznaniu czy gdziekolwiek, no to jednak biznes śpi spokojniej. Może trochę takie głupie pytanie, ale sobie zapisałem. Czy muszę być DevOpsem, skoro chcę być multi-cloud architektem? Nie musisz być. Czy warto takie pójść w to? Bo tu zapisałeś, tak, że programiści, DevOpsi i architekci tam wymieniają swoje tam doświadczenia, tworząc takie rozwiązania. Tak. Czyli z punktu widzenia technicznego warto, ale w małym stopniu, ale z punktu widzenia biznesowego to jest o tyle dobrze, że jak na przykład ty pójdziesz w multicloud i będziesz potrafił rozróżnić architekturę AWS-a od Azure'a, czy też pomóc firmie dostosować to, to nie dość, że na tym zyskuje twoja firma, bo jesteś bardziej elastyczny dla biznesu, bo wiesz więcej i masz podejście odpowiednie, ale też ty na tym zyskasz, jako DevOps, jako administrator, bo nie zamykasz się na jedno podejście, co jest, jak wspomniałem, jest trudne, bo zmiany, które są z dnia na dzień w chmurach, nie zawsze nam pozwalają być na tyle elastycznym, żeby znać dwie chmury dobrze, a cóż mówiąc o trzech. Ale sama kwestia właśnie tej infrastruktury, czyli budowania tej podstawy, czy też trochę niżej schodząc, budowania skryptu, które pomoże nam budować właśnie infrastrukturę jako kod,
jest dobrym podejściem. Dlatego warto. No to teraz zasłużone brawa. Dziękuję.